Dzień dobry. Cześć i czołem. Od razu zanim zapomnę. Tak, tu jest błąd. Znaczy błąd. Tu się chłopakom przerwało, bo ponoć czujniki nie wykryły czadu. A ktoś się pytał, że dziwne klimatyzacje bez odprowadzenia skroplin. Tutaj jest odprowadzenie skroplin, moi drodzy, jedno. I ono sobie idzie tu przez ścianę, później tu do dołu i tam z tyłu idzie do kibla, więc tu jedno jest, a drugie nie wiem, chyba jest też. Chodźcie. Chodźcie, stestuj, sprawdzimy to. Tu jest jedno, widzicie? Znaczy to jest podłączenie, a odprowadzenie skroplin pewnie będzie... Tu jest to, widzicie? Idzie tu, tam, siam, gdzieś tam przez ścianę, nie? Tak więc, no i jest wszystko, tylko trzeba pytać, nie? Nie zakładać od razu z góry, że coś jest spierdolone, bo może tak nie jest, nie? A my w międzyczasie dorzuciliśmy sobie wełnę, już kurde więcej przestrzeni niż w połowie. Powiem wam szczerze, że ten Rockwool, o zresztą nie tylko Rockwool, bo to kurde po prostu każda wełna z rolki i nie z rolki jest tragedią po prostu. Od dwóch dni mamy pełno wszystkiego po prostu. Ale ta wyjątkowo kuje. Tak. O Jezus, ale ta kurde kuje tyle i ogólnie, no tu mamy trochę ścinków, no ale to tam gdzieś to się tam wykorzysta potem, nie? To jest skalna i jest taka ciężka, wiecie, ona jest ciężka, jak się taki płat, kurde, bierze w górę. Jest bardzo ciężka, ciężko to upchnąć, jest tak niewygodnie, dwie osoby trzeba naparzać. I chodzi o to, że ona jest krucha, tak jak mamy jakieś inne, stosowaliśmy jakieś te ursy, jakieś te, no te inne takie. No mineralne wełny, no to one są takie trochę jak taka gąbka, wiecie, można je ścisnąć. Wcisnąć, a ona się potem rozpręży, ładnie się ułoży i jest gitara, jest lżejsza. A to powiem wam szczerze, że naprawdę Jarosław dostał jakiegoś tipa, że abona mniej pyli, nie? No, ale, jest, ale gryzie bardziej. Gryzie, jest ciężka w obróbce. No tyle robimy, tyle mamy zrobione. No jakby ktoś pytał, co to jest za Rockwool. Służę wyjaśnieniem, od razu powiem, że nie, to nie jest lokowanie produktów, bo ostatnio nam zarzucają, że cokolwiek się pojawi u nas na kanale, to lokujemy. Ale tu macie, tak, dyszkę, nie? To jest chyba Lambda 35. Tak. I mamy, mamy jeszcze 18. Podobno. Tak więc tak to wychodzi. Tu już możecie mieć obraz tego, jak mniej więcej będzie wyglądało to na gotowo. Generalnie pokoje się wygłuszyły, chodźcie teraz do pokoju, który jeszcze nie jest wygłuszony. O, proszę. A, i tu macie tą 18, nie? Także tu możecie, tu chyba będzie miała lepsze światło. To Rock Premium. No. Przepraszam. Ktoś się też pytał o piankę na udeki, jakie stosujemy. No nie wiem, my akurat... To co jest, to nie? Co jest, ja w zasadzie nigdy nie widziałem żadnej... Tylko i wyłącznie Siniad. Albo, o właśnie, tylko i wyłącznie Siniad. Inna firma nie będzie aż taka dobra. Chyba że Knauf. Pozdrawiam ekipę z Siniata. Chyba że Knauf. On to będzie najlepszy. Okej, okay. Tak więc słuchajcie, my powoli sobie robimy. Tu generalnie jeszcze z tego, co mogę wam powiedzieć, bo tu Jarosław będzie miał oświetlenie, już nam nawet wyrys, wypis i wyrys jakiś wyrysował, jak to ma iść. Tak, wczoraj miałam posiedzenie i było, chodź serduszko, pokażę ci mój, mój plan. Tak więc, tak to powoli wygląda, tu jakieś przekucia też były drobne, bo tu przewód do kinkietów był wyprowadzony po ścianie, ale Jaro wymyślił, że będzie miał ten z sufitu. Tu macie nadmuchy do ciepłego powietrza. Tu panowie od ciepłego powietrza powiedzieli, że w łazience nadmuch do ciepłego powietrza musi iść dołem. Koniecznie, żeby ponoć się wilgoć jakaś nie wykraplała i żeby, no żeby to było dobrze. Tak więc to idzie tak, że stamtąd idzie to sobie górą, siam, schodzi sobie tutaj, zaraz za pionem wchodzi do kibla, a tu będzie zrobiona taka przedścianka, bo tutaj mamy podciąg i tu jest słup,
No i oczywiście Jaro sobie wymyślił, że tutaj będzie kibel, zabudowa kibla, no i on chce mieć tu półeczkę, nie? Na to, na rolkę papieru toaletowego i teraz my musimy robić tą przedściankę, bo tu będzie rolka papieru toaletowego. Powiedział, że tam sobie szafkę wstawi, ale ja w to nie wierzę. Chyba, no. Tak więc ostatnie dwa pokoje nam zostały do zrobienia i teraz ich nie robiliśmy, bo tu było dużo wełny, wełna już trochę wyjechała. I teraz będziemy mogli właśnie sobie to zrobić. Z racji tego, że jest z rana, godzina 6:00, no. Z minutami, pierwsze co, zanim ruszymy wełnę i wzbijemy te tumany kurzu, to jeszcze sobie po prostu dorobimy na szybko dwa stelaże w tych pokoikach i będziemy gotowi, żeby to po prostu skończyć. Mam nadzieję, że jutro to już, kurde, znaczy do jutra to już tą wełnę skończymy wkładać i generalnie zabierzemy się za kolejny etap, jakim jest folia paroizolacyjna. Od razu wyprzedzę wasze pytania. Folia paroizolacyjna będzie srebrna, ale nie będziemy jej kłaść w systemie, jak powinno się kłaść tą wełnę. Generalnie Jaro czytał, bo on dużo czyta teraz i wyczytał, że te żółte folie potrafią się po jakichś latach zdegradować i generalnie lepiej założyć tą. Ale jak jest gruba folia żółta, to powiem wam szczerze, że raczej nie powinno się z tym nic stać. Tym bardziej, że na każdą folię musicie dostać jakiś tam atest producenta. Nie bądźcie rasistami, nie wybierajcie po kolorze skóry. No i tak to wygląda, wiecie, no powoli chałupa zaczyna wyglądać jak chałupa, a nie jak plac budowy. Zresztą możecie zobaczyć tynki, bo nie wiem, czy tam ktoś pytał, nie pytał. Tynki są tej samej marki, tej samego producenta, co u nas. To tu nawet tak zrobione, że w narożach nie strzeliły, chociaż ja wiem, że to nie strzela od tynków, tylko od ruchów komina. A że komin się tak bardzo nie rusza, bo on też dużo nie wystaje, to nie strzelił. Aczkolwiek wiecie, to jest jeszcze tynkarz starej daty i on całą proporcję urabia na budowie. Czyli to nie jest taki tynk gotowy z wora, tylko on jest urabiany. Czyli są plusy i minusy, bo jak ktoś na przykład nie umie tego robić, no to zrobi zły procent i potem tynk będzie nam się sypał w łapach. Będzie za mocny, no to tynk też będzie się mógł pękać, bo będzie za sztywny. Tak więc no, trzeba mieć trochę doświadczenia, żeby dobrą mieszankę dorobić. Ale my akurat jesteśmy zadowoleni. Tej firmie to akurat wychodzi, nie? Tak więc słuchajcie, my sobie przywalimy ten ostatni sufit, dwa sufity. No i przechodzimy do składania wełny. Ładnie, pięknie się zrobiło. Szefowa nam wysprzątała cały domek. No ale na przebitkach ty sprzątałeś. Ale za przebitkami to wszystko szefowa posprzątała. Poobcinaliśmy sobie pianki przyścienne. No i moi drodzy, zabrakło wełny. A miało być na jeszcze na dach. Tyle zabrakło, zamówił Jarosław. Zabrakło wełny. Tu jest wrzucona dopiero kurczę 18, jeszcze dycha. Ale brakuje nam tutaj i w kotłowni jeszcze zabrakło, tak więc ponoć ma dzisiaj dojechać. Brakło mniej więcej 3 rolki wełny 10 i 3 18, bo 10 jest trochę dłuższa, nie? Ale ogólnie mamy pozamykane wszystkie już pomieszczenia praktycznie. Dużo się zrobiło, ogólnie ciepło na dworze, ale już czuć, że to jest wyizolowane, bo naprawdę jutro ma być chyba 30 kilka stopni, więc tak. Znowu dantejskie upały. Dantejskie, tak się mówi? Upały afrykańskie.
afrykańskie upały wracają, ale teraz jesteśmy odizolowani. Oprócz tego, że przez okna będzie sporo światła nam wpadać, no bo to są wielkie przeszklenia, bo Jarosław bogaty, nie? Z domu. Ale duszno jest. Duszno, bo rekuperacja jest pozaklejana. I generalnie po prostu, jeśli się nie otworzy okna, to nie ma wentylacji. Idzie umrzeć, nie? I zainwestuj tak sobie. I teraz tak, teraz wnioski po tych, ile to układaliśmy? 4 dni? Nie no, od czwartku? No to tydzień. No powiedzmy przez ten tydzień czasu, kiedy tutaj robiliśmy stelaż i wkładaliśmy tą wełnę. Nasze wnioski. Wnioski są takie, że jeśli możecie, to ja was gorąco namawiam do tego, żebyście sobie dmuchnęli nasyp. Po pierwsze, bo to niektórzy ludzie przeliczają, co jest lepsze, co jest tańsze. Niektórzy wyliczają, że taniej wychodzi na przykład wełna z rolki. Ale doliczcie jeszcze koszty robocizny. Nawet jeśli będziecie sami to robić, doliczcie swoje koszty. No bo jednak... I zdrowie. Bo jeśli wy to robicie, to nie zarabiacie. Nie zarabiając, ponosicie koszta, więc te koszta trzeba podliczyć. A tak naprawdę w 90% przypadków mamy sufity w domach podwieszane. Czyli idą nam wieszaki, idą nam profile różnego rodzaju, idą nam przewody, jeszcze rekuperacja dochodzi, powiedzmy nawiewy jakiegoś powietrza, jakieś przepusty. Bardzo dużo jest takich rzeczy, które naprawdę, no tutaj jeśli robimy wełnę z rolki, trzeba będzie się pierdzielić i powiem szczerze, że może wcale się to tak nie udać to docieplić, tak jakbyśmy dali na przykład i dmuchnęli. Tutaj Jarosław niestety nie mógł dmuchnąć, bo majstry, które mu budowały ten dom, wybiły mu od razu podłogę na górze. Miał piękną sytuację do tego, żeby to nadmuchnąć, ale no niestety po prostu podłoga została wybita i tak to po prostu wygląda, że trzeba było to wkładać od... A na pianę... Nie wiem, Jarosław się nie zdecydował na pianę, ale ta jego więźba to chyba nie jest. Chyba ona się nie nadaje na pianę. Tak więc, moi drodzy, wygląda. Tak więc, słuchajcie, drodzy inwestorzy, jeśli będziecie przed wyborem stać takowym, jeśli macie możliwości, to sypnijcie sobie nadmuch. Bo po pierwsze, zrobią wam to w jeden dzień, góra dwa. To jest takie, że po prostu w każde zakamarki wam wejdzie, bo nieważne czy to jest celuloza, czy jest to wełna skalna, czy coś innego, to jest to wdmuchiwane i wiecie, pod pewnym po prostu ciśnieniem tego powietrza ono tam wam wdmucha, jak dobry fachowiec, nie? No i co? No i tyle, nie? Skrawków zostało tyle. Ale to wynikało po prostu z tego, że musieliśmy się dopasować do konstrukcji. One zostaną pewnie jeszcze gdzieś wykorzystane. Gdzie nie gdzie, ale czekamy jak na razie na 3 wełny jeszcze. Rolki muszą przyjechać, a w międzyczasie będziemy pewnie zabezpieczać okna i robić inne tego typu rzeczy. Tak więc my na razie kończymy, widzimy się na następnych etapach tej inwestycji. Jeśli jesteście ciekawi czegokolwiek w tym domu, co się będzie działo, żebyśmy odpowiedzieli na wasze pytania, no to oczywiście piszcie, sekcję komentarzy zostawiamy dla was. Do następnego razu.